Cześć, witam Was bardzo serdecznie. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat kosmetyków, które mi się nie sprawdziły. I wiem, że nie lubicie za bardzo tych filmów w moim wykonaniu, ale jeżeli chodzi o odchudzanie, to niedługo możecie spodziewać się nowego filmu z motywacją, część druga. I później pracuję już nad tym filmem, aby nagrać Wam to, co jadłam w ciągu dnia. A teraz póki co, to jeżeli ktoś ma ochotę, to niech posłucha tego, co mam do powiedzenia. Mam parę kosmetyków, które, słuchajcie, nie sprawdziły mi się i jestem zszokowana, że mi się nie sprawdziły, bo naprawdę pokładałam w nich duże nadzieje i jest dużo osób, które je bardzo lubi, a ja niestety nie. Dobra, więc nie przedłużamy i jedziemy i zaczynamy. I słuchajcie, pierwszymi kosmetykami są odżywka i szampon z L'Oreala. Nie wiem, jak trzymać, żeby mnie też było widać. Z L'Oreala z serii Evergy i ja mam ją z Niemiec. I słuchajcie, tak. Odżywkę zużyłam prawie całą. One mają piękne, bardzo ładne, waniliowo-karmelowe zapachy. I po tej odżywce moje włosy, znaczy moje włosy są w ogóle takie porowate, puszące się i tak dalej, ale po użyciu tej odżywki, słuchajcie, moje włosy są po prostu jak siano. Takie rasowe, po prostu siańsko. I używałam jej co któryś dzień, nie dało rady, zużyłam ją całą, tu może na raz jeszcze zostało tak dosłownie, ale na moje nieszczęście, słuchajcie, mam jeszcze jedno opakowanie tej odżywki i moja siostra też ją używała i też nie może jej używać. Jeżeli chodzi o szampon, słuchajcie, to mam prawie cały, znaczy no może pół. I po tym szamponie mam niebiański łupież. Mam taki łupież, taka skorupa mi się tu robi, że po prostu jest to nie do wytrzymania. Się odbija trochę. Ale to co, mam nadzieję, że widzicie. I mam taki łupież po prostu, że nie umiem Wam tego opisać. Łupież to jest nic. I po umyciu włosów, moich włosów tym szamponem, muszę je umyć na drugi dzień. Włosów nie myję codziennie, ale po tym szamponie naprawdę muszę to robić codziennie, bo on mi tak jakoś obciąża. Nie wiem, jest bardzo fajny, jest naprawdę bardzo wydajny i jest gęsty. No ale coś jest z nim nie tak, tak samo z tą odżywką i no niestety wybaczcie mi, ale wielcy fani wszyscy tych po prostu tej serii, no ja mówię nie. Dalej, słuchajcie, to może przejdźmy do tego. To jest Alverde. Nie sądziłam, że kiedykolwiek powiem złe słowo na temat firmy Alverde, bo ją kocham i uwielbiam. To jest masełka do ciała waniliowo-mandarynkowe, które, słuchajcie, tu mam go jeszcze no z pół. Pachnie po prostu bajecznie, niebiańsko, unosi się ten zapach po prostu, jest boski. Ale słuchajcie, ja nie wyczuwam żadnego nawilżenia mojego ciała, ja się balsamuję po każdej kąpieli i co najgorsze, to jak się nim wysmaruję, to słuchajcie, jakbym miała taką, on się nie lepi, nie ma żadnej tłustej powłoki, szybko się wchłania, ale ja się czuję, jakby moja skóra była tępa i jakbym się woskiem wysmarowała. O, tego mi brakowało. Jakbym się woskiem po prostu wysmarowała i jest to po prostu no niemiłe, nie wiem. No moja siostra go używała, była zadowolona, nie wiem, może jej oddam, no zobaczymy. No zapach jest naprawdę, nawet przez pudełko czuć, piękny. Dalej, słuchajcie, będą trzy kosmetyki do demakijażu i może przejdźmy do tego. To jest kosmetyk, który dostałam w Glossy Boxie w grudniu chyba. I jest to z firmy Taupa, mini opakowanie, 30 ml. I jest to, słuchajcie, balsam olejek do demakijażu twarzy. I ja widziałam go wcześniej w internecie, chciałam na niego zapolować. I dobrze, że tego nie zrobiłam, bo słuchajcie, gdy on trafił w moje ręce, to ku mojemu zaskoczeniu na samym dole jest napisane, aby nie należy stosować do demakijażu oczu. I wtedy już się załamałam, ręce rozłożyłam, bo szukałam takiego właśnie balsamu olejku do demakijażu właśnie i oczu, i twarzy, no ale niestety nie wyszło. I słuchajcie, oczywiście, jak jest napisane, żeby nie stosować do demakijażu oczu, to oczywiście musiałam to zrobić. I naprawdę nie nadaje się do demakijażu oczu. Myślałam, że gały to po prostu wyskoczą mi na wierzch, tak mnie szczypało, tak mnie piekło, także nie polecam Wam naprawdę. Jeżeli jest napisane, że nie stosować do demakijażu oczu, to naprawdę nie róbcie tego. Zużyłam go całego, bo to było nieduże opakowanie i jeżeli chodzi o demakijaż tutaj właśnie podkładu, wszystkiego innego, sprawdza się rewelacyjnie, naprawdę bardzo fajnie,
ale jeżeli chodzi o demakijaż oczu, to naprawdę nie róbcie tego. Dalej, słuchajcie, co też mi genialnie oczy wypala. Ja nie wiem, co się stało z tymi płynami micelarnymi. I tutaj mam dwa, słuchajcie, z Biedronki, z tej serii Be Beauty, znaczy z tej firmy Be Beauty z Biedronki i tutaj mam ten... Ja je używałam masowo, naprawdę, gdy było wielkie halo na temat tych kosmetyków i ja nie wiem, co się stało. No, ani jednego, ani drugiego nie mogę używać do demakijażu oczu i to są dwa, które mam i jeszcze mam jeden cały ten i na razie zużywam je po prostu do przemycia tutaj buzi, żeby zmyć sobie resztę makijażu od tego podkładu i tak dalej, ale no naprawdę, słuchajcie, no mi tak oczy łzawią, tak mnie piecze, że nie wiem, co się stało, nie wiem. Czy no nie są po terminie, jest wszystko w dacie, nie wiem, no po prostu jestem zawiedziona, bo był to po prostu rewelacyjny płyn, który kosztował 5 zł, starczał na dość długo i no ręce rozłożyłam, no i nie wiem, no widzicie, tego też jest bardzo dużo i no amen, nie ma. I słuchajcie, to już jest ostatnia rzecz, o ile szybko zleciało, to jest ostatnia rzecz, słuchajcie, z firmy Ziaja, jest to ta pasta do głębokiego oczyszczania twarzy przeciwko zaskórnikom i jest to zdzierak, słuchajcie, który jest naprawdę bardzo, bardzo mocnym zdzierakiem. Jest to forma takiej pasty z drobinami, które są naprawdę ostre. I moje całe ciało, jak i moja twarz uwielbiają tego typu kosmetyki, naprawdę. Ja nie wyczuwam nigdy żadnego podrażnienia, moja skóra jest dość gruba i ona lubi takiego typu peelingi. I słuchajcie, z tej serii miałam też, nie pokażę Wam, ale mam chyba gdzieś zdjęcie na komputerze, to Wam wstawię to zdjęcie tutaj. I był to żel z tej serii z tą pompką i jedno jak i drugie, słuchajcie, tak wysusza mi skórę, że to jest nieporozumienie. Ja po użyciu tej pasty przez 3 dni nie mogłam dojść do nawilżenia mojej skóry. Ona była tak ściągnięta, tak po prostu... No nie umiem Wam tego opisać, po prostu jak podeszwa mi się zrobiło. Policzki to miałam tak wysuszone, czoło, że ja po prostu nie mogłam dojść do ładu. Przepraszam, telefon. Już nie dzwoni. I jest to pasta, której używałam 4 razy. Słuchajcie, no tu jest ponad pół tubki, no bo dużej ilości nie używałam tego. I chciałam użyć tego jako peeling do stóp. I słuchajcie, zrobiła się taka sama tragedia jak z moją twarzą. I jeszcze gorsza. Po użyciu tego właśnie jako peeling do stóp, skóra z pięt tak mi schodziła, miałam tak szorstkie pięty, że nie wiedziałam, że takie mogę mieć i tak mi wysuszyło to skórę, że po prostu no było to coś niesamowitego i później musiałam moje nóżki moczyć, tarki tam użyć i tak dalej, bla bla bla, żeby doprowadzić moje nogi do ładu, także no nie wiem, co się stało. Miałam też krem z tej serii na dzień, na noc, rewelacja, mam też tonik, już końcówkę, też bomba, ale to i ten żel do mycia twarzy, no nie wiem, co się stało, po prostu, no koniec świata jest, także przepraszam, Ziaje, bo bardzo lubię Ziaje, bardzo dużo kosmetyków z tej firmy używam i no niestety nie, ani moje nogi, ani moja twarz do ciała nawet nie próbuję, bo nie wiem, czy bym się nie uszczyła jak wąż. Dobra, i to są wszystkie kosmetyki, które póki co mi się nie sprawdziły, mam nadzieję, że ktoś wysłuchał mnie do końca. Jeżeli nie macie pomysł na film, to znowu dajcie mi znać. Będę to powtarzać w każdym filmie na końcu, bo naprawdę nie mam pomysłów na filmy. Więc jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy, to dajcie znać. A teraz co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam. Pa, pa!